Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Ja jestem Mr. Frog i zapraszam do oglądania. Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars. W poprzednim odcinku dostaliśmy taką misję strzeli i z tymi punktami obrażeń. No i dzisiaj tę misję sobie wykonamy. Zagramy jeszcze jedną rundę i to będzie cały odcinek. W ogóle zobaczcie, że tutaj jakieś takie gwiazdki dziwne są. Jak wiecie, co to jest, to możecie napisać w komentarzu, bo dawno w to grałem. I to bardzo dawno. Więc trochę, jak coś źle mówię albo coś, no to nie miejcie mi na tego na złe. Runda już się zaczęła. No, mamy ciężkich też zawodników. Tak jak pod koniec tamtego odcinka. Nawet ci sami zawodnicy są. Na razie to tak jest łatwo grać, ale potem jak już się ma dużo pucharków i dobre postacie ulepszone tak na duży poziom tam powera, czy jakoś tak to się nazywało, no to już jest ciężej. Się wtedy gra z prawdziwymi graczami, bo na razie to są boty. A nie, ten robok piesek chyba nas dojedzie. W ogóle wiedzieliście, że jak mamy mało życia w Brawl Stars i cały czas strzelamy, no to życie nam się nie będzie odradzać. Taką ciekawostkę wam dałem. I jest, wygraliśmy. I pierwsza, piąta ranga na moim drugim koncie. To samo co było wcześniej. Dziwne to trochę, bo to się dostaje monety. Teraz punkty życia. Fajnie. 20 gemów będę mieć. Fajnie. W ogóle, bo odkąd usunęli skrzynki, no to takie trochę takie dla mnie jest złe, no bo to tak, no ze skrzynkami było lepiej. Na przykład jak kilka tych sezonów temu, jak był Kardent, no to były skrzynki i w skrzynkach można było też dropić gemy. W drugim sezonie to ten usunęli, w drugim sezonie Karnetów. Misje są prawie skończone, ale nie wiem, czy z tą misją damy radę, bo no tutaj chyba to będzie na kolejny odcinek ta misja. Ale na razie wykonajmy tą strzeli. W ogóle fajny ekran wczytywania jest. Taki rysowany, kreskówkowy, fajny. Zauważyliście to, że ja jedyny mam tutaj skina? Takie dziwne jest trochę. A to jest chyba dlatego, bo chyba gram z botami, nie wiem czemu. Ale to tak jest, że na początku jest łatwo, się uczy grać w to, z botami się gra, a potem już się zaczyna hardcore. Znam to z doświadczenia i od razu wam też to mówię. Ja najbardziej nie lubię takiego trybu, tego Brawl Skater, jakoś tak, z tą piłką nożną. Nie wiem, jak też nie lubicie, no to możecie napisać w komentarzu, bo to, nie wiem, dla mnie to jest strasznie niefajny tryb. A w ogóle wygraliśmy. I skończyliśmy pierwszą misję. I kolejny poziom w karnecie. Bardzo dobrze nam idzie. Zobaczmy, czy możemy coś sobie kupić w sklepie, ale wątpię. No możemy kupić na przykład Poco, ale wolę oszczędzać gemy na coś innego, na przykład na skina albo coś.
I to już wszystko na ten odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie. Na razie, dzięki, cześć.